Witajcie w takim króciutkim filmiku z Territory Wars, gdzie będę chciał walczyć tym, co właśnie widzicie po lewej, czyli Asaka ta, no Falkrum z Omikronem przeciwko temu, co po prawej, czyli Starkiller z Marom Jade na Omikronie i tak samo z Juhani. I na dole jaki mają. Datacron, no oczywiście ostatni level nie działa, tylko działa to, że mają cooldown retaction. no i zobaczymy jak to będzie, no niezbyt, niezbyt szybka Mara Jade akurat i Emperor Parpatin też taki dość, dość wolny, ale team jest dość taki mocny reliki 7 na Marze Jade, Starkiller no 7 5 czuchanie, więc te Omikrony tam działają, już jestem tutaj w grze no i trzeba wybrać tą Falkrą i wezmę dla niej Datacron, który daje Termiter. Póki obecnie można, ale myślę, że nie ma to aż tak dużego znaczenia. Tylko muszę sobie go gdzieś tu znaleźć. Nie chcę dawać tego. Hmm, chyba, że nie mam wyboru. ok, widzę, że już gdzieś użyłem w obronie. W każdym razie ten z termiterem, ale myślę, że bez termiteru tutaj spokojnie to wszystko i tak by dało radę. No i tak, solo. Po to jest właśnie ten omikron. Ta to, to falcon to taka nowa łampa. Przynajmniej w terytorium Wars. Ruszą pierwsi. I cóż, mogę targetować Stalkera, To będę to robić, tylko oczywiście. Najpierw drugi skill. No i teraz trzeci. No, protection już mu spadło. Zobaczymy, co będzie dalej. U stan, ale wiadomo, bez znaczenia. BASIC. Dujeczka. Stan oczywiście zdispelowany. No i papa Star Killer, tyle. Tyle z walki tak naprawdę. Teraz kwestia tylko dokończenia całej reszty. Okej. Okay. Mm, teraz powinienem chyba emperora atakować. Jak dobrze pamiętam. To oczywiście. Termiteru do, dodatkowy przyda się. Okej. Okay. Palpatine out. Teraz chyba warto tą co wskrzesza. O, dostała. Mocno wiadomo, cały czas rośnie damage falkrumowej. Dlatego też coraz mocniej, coraz mocniej klepie. 70 klocków poszło w Visage Mar. Tutaj nie zauważyłem ile, no ale ten yy, Max Protection i Offense tutaj się buduje na tej marze Jade, dlatego tak już dość ciężko zbić. Ale specjalem idzie bardzo łatwo. <laughs> no i naprawdę fajnie się nią gra. Falkrumową, jak widać, pełno bannerów, tylko niech się gra wczyta. Jest 20. E, tak jak być powinno w TW no i co, jedynie mogę polecić przynajmniej na granie na Starkillera, bo no, o, na jakieś legendy chyba nie do końca może to tak super działać, ale cóż zdobyte banery, chociaż tu widać, że ktoś inny walczy, nie poszło, ale e, tutaj pewnie już nie było Falkrumową granę, w każdym razie no minimum ten relik siódmy, żeby grać na Star Starkillery jest potrzebny, więc to trzeba mieć niestety na uwadze a modowanie to jeszcze raz tutaj w tej scenie widzicie health 58 000, 41 000 protection, 9200 offense, no i critical damage mody. O może tutaj tego tak dobrze nie widać, pokażę może wygrze, dla tych, co będą zainteresowani. Żeby sobie zobaczyć, jakie tam szczegółowo modowanie jest na niej. tak żeby nie tracić dużo czasu. Jest tutaj po prawej stronie, jak widać critical damage set i reszta szukałem po prostu to co mi pasuje. Czyli critical damage, no i offense w krzyżu, mam speed na tutaj tej strzałce, ale pomyślę może nad offense w przyszłości. No i tak Oto była właśnie walka przeciwko Starkillerowi Asoką Tano Falkrum. Wiadomo, Relic no, religusmy, to jest duża inwestycja i Omikron też, ale chyba jednak warto po tym, co widzieliście przed chwilą. No i to tyle w tym filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, możecie spokojnie zadawać je w komentarzach, a postaram się na nie odpowiedzieć. No i do zobaczenia w kolejnym filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.